Centralny system informatyczny obowiązuje w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. Zakończyło się właśnie wdrażanie projektu. Obejmuje on wszystkie zakresy funkcjonalne szpitala wraz z w pełni elektronicznym obiegiem dokumentów. Integracja systemów funkcjonujących w szpitalu umożliwia szybszy obieg informacji. Dane zostały skumulowane, co pozwala na sprawniejsze zarządzanie szpitalem oraz wpływa na poprawę bezpieczeństwa gromadzonych danych. Tutaj jest ewidentny postęp. Tu chodzi o to, żeby ułatwić oczywiście dostęp i do rejestracji, i do dokumentacji medycznej, do wyników badań, żeby też można było wymieniać również wyniki badań między jednostkami wewnątrz szpitala. Też to jest początek do takiej tak zwanej telemedycyny, czyli świadczenia szeregu usług poprzez internet, ale też to będzie możliwość konsultacji czy wymiany wyników badań między naszymi jednostkami. Szpital na Winiarach jest pionierem we wdrażaniu tego projektu i pracowało się tu bardzo dobrze. Wdrażanie informatyzacji jest zmianą, a jak wiemy, my jako ludzie jesteśmy zawsze, obawiamy się zmiany, więc tutaj przełamanie lęków, pokazanie zalet i benefitów tego, co można uzyskać dzięki informatyzacji, było kluczowe i tutaj, że tak powiem, była bezcenna rola zarządzających szpitalem, którzy z pełnym zaangażowaniem i z pełną dedykacją robili. Bez nich byśmy tego nie zrobili, starając się jak najlepiej, mając nawet doskonałe produkty. W ramach projektów między innymi rozbudowano szpitalny system informatyczny o dodatkowe funkcjonalności i moduły. Doposażono szpital w sprzęt komputerowy, zestawy komputerowe, tablety, serwery, czytniki, skanery. Szpital połączono z regionalną platformą gromadzenia danych. Powstała również strona internetowa, monitoring, system kolejkowy. Pacjenci mają zapewniony dostęp do internetu. Dążymy do tego, by pacjent, lekarz i komputer były zespołem, mówi dyrektor szpitala. System na końcu ma mieć centralne archiwum informatyczne. Ono ma się mieścić, cały ten serwer ma się mieścić w szpitalu w Warszawie, na Brudnie. W związku z tym odejdzie bardzo ważna kwestia pomieszczeń i tych dokumentów papierowych. To jest dopiero na takim etapie wdrażania. Program został dofinansowany z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu województwa mazowieckiego. Całkowity koszt realizacji obu projektów to prawie 16 milionów 600 tysięcy złotych, z czego z Unii Europejskiej ponad 12 milionów, z budżetu państwa ponad 1 300 tysięcy złotych, z budżetu województwa mazowieckiego prawie 2 miliony 900 tysięcy złotych. Wkład własny szpitala wyniósł ponad 270 tysięcy złotych. Szpital planuje już kolejne działania. W najbliższym czasie uruchomiona zostanie funkcjonalność umożliwiająca elektroniczny dostęp do wyniku badania laboratoryjnego.